Sprężyna to jest taka fantastyczna rzecz, nie? Mogę zasadzić gdzieś rękę też w dziurę? O, wejbiście. To to wymyślił tylko sprężyny, nie? Pewnie no, Rosjanie. Równocześnie mam wsadzoną rękę w dziurę i mam sprężynę. Czy ja powinienem pomóc? Ja nie wiem, czy ja nie, powinienem pomóc? Jest git. Nie, jest git, tylko muszę wstać. Bo ja może... Au! Karol, co mógłbyś powiedzieć o Ryszardzie Kaliszu? Jest mu jak? Bardzo, bardzo szybko. Jest mu bardzo szybko. O co chodzi? Otóż jechał sobie pan Ryszard Kalisz przez Polskę. Nie ma żadnego z tym problemu, oczywiście, żeby sobie każdy Ryszard jeździł. Chyba paskiem, nie? Jakiś nieprzyjemny. To nie był człowiek. To nie był chrześcijanin. Szacunku. To nie był katolik na pewno. Na pewno to był przeciwnik komunizmu. Jechał za nim i dostrzegł i stwierdził, że będzie go kręcił, a nóż panu biednemu Ryszardowi powinie się noga. A człowiekowi, który ma dużo kilogramów, pan Ryszard ma tuszę. Może się łatwiej powinąć noga, ponieważ no, stabilność jest gorsza. I ten pan stwierdził, że będzie go kamerował, jak to teraz się mówi. Tak. Na szczęście nie ma żadnych dowodów na to, żeby pan Ryszard Kalisz jechał więcej, niż przepisy pozwalają. Ale właśnie chciałem powiedzieć, bo skoro on go kamerował, jak już ustaliliśmy... A tak naprawdę pokazał swój własny licznik. No właśnie. Później jest zupełnie cięcie i podchodzi do jakiegoś auta i tam jest Ryszard Kalisz. Ja nie wiem, czy w tym aucie jedzie Ryszard Kalisz. Czyli to równie dobrze mógł być totalnie ktoś inny, to mógłby być w ogóle sprzed trzech tygodni, a Ryszard Kalisz mógł być przypadkiem spotkany na parkingu w Warszawie. Pan nakamerował, pan rzucił w YouTube, pan Ryszard Kalisz się do tego odniósł i tutaj zaczyna się najciekawsze, bo nie każdy polityk się odnosi do takich amatorskich filmików na YouTubie. Zobacz, jak Ryszard Kalisz przekracza prędkość. To jest mi z tego powodu bardzo szybko, bardzo przykro. Skoro się przyznał teraz i powiedział, że jest mi z tego powodu bardzo szybko. Nie, ja dokładnie oglądałem, Ryszard Kalisz to jest stary wyga, on wie co mówi. A on powiedział tak, na tej bardzo długiej trasie, którą przemierzał, jest możliwe, że zdarzyło mu się jechać więcej niż 50. I tyle powiedział, nie powiedział, że przekroczył prędkość, nie powiedział, że jechał stówę, nie powiedział, że w ogóle cokolwiek. Mogło mu się zdarzyć. No, ale z najważniejszych rzeczy. Bo Ryszard Kalisz, Ryszardem Kaliszem, no oczywiście. Gratulujemy polskiej kadrze, że wygrała wczoraj ten trudny jakże mecz. Warto mieć na uwadze, że San Marino strzeliło pierwszego gola od wieków. Nie rozumiesz w ogóle idei fair play. No, nie rozumiem. My Polacy udostępniamy tego jednego gola San Marino. Poza tym to był ładny gol. Ale od 500 lat nikt nie strzelił gola. I nagle Polsce. Ja przestałem oglądać przy stanie 1-1. Ale to był najciekawszy moment. Ja się bałem, że San Marino może wygrać. I zacząłem sobie potem sam grać w FIFA. I wygrałeś. Nie, przegrywam teraz FIFA, bo sobie włączyłem najwyższy poziom i przegrywam równolegle wszystkie mecze. Więc gratulujemy Polakom, gratulujemy również San Marino, bo strzeli tego swojego pierwszego gola 500. Wiesz, jaka to jest radość? Wiesz, ile premii dostali? My skoro już zdecydowaliśmy, jak tylko wyjdzie nowy iPhone 5C, to kupujemy zarówno iPhone 5C. Aha, 5C. Zarówno 5C, jak i 5S, wszystkie modele. Ja się śmieję, a Karol chce odblokowywać telefon palcem. Jeszcze powinno mówić, witaj Karol. Co tam? Piękne, i mi się nowy iPhone, i ktoś na Twitterze dzisiaj rano przeczytałem sobie, ktoś na Twitterze napisał, jeżeli ktokolwiek zamieni iPhone'a 5 na 5S, jest totalnym idiotą. No to może powiedzieć, że ja zamienię. To jest jakiś człowiek. A tak odnośnie przepisów, to dzisiaj rano słyszałem pana z policji, który mówił, że jest propozycja, żeby wprowadzić taki przepis, że powyżej 50 km złamania, czyli na przykład jedziesz ponad 100 w terenie zabudowanym, zabierają ci prawo jazdy na 3 miesiące. I to jest tylko propozycja i teraz będą konsultować z wszystkimi i jak to się powiedzie, to będą wprowadzać. I możecie napisać się w komentarzach, co o tym myślicie, bo to jest bardzo ciekawe. Chodzi o to, że w innych krajach to już jest. Myślę, że Ryszard Kalisz się powinien wypowiedzieć w tym temacie. Co pan myśli? Jako osoba publiczna muszę być do tego przyzwyczajony. Trzymam pana za słowo. I Ryszard Kalisz by powiedział, że on też chce nowego iPhone'a 5S w kolorze złotym. Bardzo szybko. Kto z was by chciał iPhone'a 5S, czy też może Apple to ścierwo? Dobrze, dziękujemy państwu bardzo serdecznie za ten odcinek. Obadajcie koniecznie Riddicka do kina, bo to jest pierwszy film, w którym Vin Diesel gra lepiej niż inni. Lepiej gra niż kamień też. Tak? I te gra potwory. Lepiej niż pies, choć nie, jego pies gra lepiej niż on gra lepiej niż potwory, które są komputerowo robione. Tymczasem widzimy się jutro w międzyczasie, bądźcie. Bardzo, bardzo... szybko, lekko, stronniczy.